Cześć, witajcie. Dzisiaj szybki unboxing lampy reporterskiej firmy Yongno. Jest to konkretnie model Speedlight YN600XRT, czyli najwyższy model tegoż producenta dla lustrzanek cyfrowych firmy Canon. A więc nie przedłużając, przejdźmy do unboxingu. Opakowanie tej lampy jest w kolorze złotym. Mamy informacje o wszystkich funkcjach, jakie ta lampa posiada. Jest wsparcie dla HSS-u, liczba przewodnia, moc błysku 60, ruchoma stopka czy głowica, możliwość aktualizacji firmware'u, wsparcie dla radiowego systemu Canona 2,4 GHz na kanałach 1 do 16. Zasięg do 100 metrów radiowy, tutaj Canon, Nikon, oba systemy wspierane. To jest akurat wersja dla Canona, ale z Nikonem też w ograniczonym zakresie będzie współpracować, z pewnymi ograniczeniami. Pełne wsparcie dla bezprzewodowego TTL-a, czyli pełna automatyka. Oczywiście komunikaty dźwiękowe, automatyczny zooming przy trybie auto, wspomaganie autofokusa na podstawie LED-ów, które wspomagają fokus w aparacie. Lampa wspomaga fokus w aparacie. W jakimś jednym z przyszłych filmów Wam to pokażę. Tutaj zakres właśnie częstotliwości 2,4 GHz. Jeżeli chodzi o dalsze kwestie, to jest to oczywiście tutaj oszczędzanie energii. Mamy również materiały, które można odzyskać. Dodatkowo możliwość podłączenia dodatkowego źródła energii, możliwość podłączenia do komputera. Dodatkowe tutaj ustawienia, jeżeli chodzi o tryb manualny. Informacja o tym, że 15 metrów na zewnątrz, taki ma zasięg ta lampa. Może działać również bezprzewodowo jako lampa podporządkowana. Możliwość ręcznej regulacji różnych ustawień. Można również tą lampę wykorzystać na drugą tak zwaną scenę, na zasłonę czy na drugą scenę. Również ma możliwość pracowania w trybie multi. Duża możliwość kompensacji oświetlenia. Krótkie czasy naświetlania powyżej od 1,1 do 1,128, raczej długie czasem naświetlania, ale krótkie również HSS wspiera i wspiera pełny TTL w przypadku Canona. Opakowanie złote. Jest to w zasadzie wierna kopia oryginalnego Canona, lampy canonowskiej, najwyższego modelu reporterskiej o oznaczeniu chyba 600 również, o ile dobrze pamiętam. Ta lampa kosztuje około 2200 zł. Natomiast ten Yongno, który wcale nie jest gorszy od niego w wielu zastosowaniach, nieco gorsza jakość wykonania, kosztuje około 4 razy mniej, czyli możemy mieć takie 4 lampy zamiast jednej oryginalnej canonowskiej. Wspiera oczywiście współpraca pełna z Canonem, z aparatem, czy z lustrzanką, czy też z lampami canonowskimi. Pełne wsparcie dla systemu RT Canona. Tu mamy informację o tym, że jest to wersja dla Canona właśnie. Z drugiej strony powtórzenie tych głównych funkcji i niestety po chińsku same krzaczki. Co mamy w środku? W środku mamy zabezpieczoną foliami bąbelkowymi całą lampę, może o niej za chwilę. Trochę papierkologii. To jest chyba manual. Tak, instruction manual. Krótka instrukcja po polsku, ponieważ jest to z polskiej dystrybucji lampa. Mamy tutaj informacje również o tym, że jest to produkt Yongno YN600EXRT. Przeszedł test w Hongkongu. Polska instrukcja tylko w polskich wersjach.
instrukcja po angielsku, instrukcja po polsku. A co otrzymujemy w środku? W bąbelkowej folii mamy pokrowiec. Tutaj jest fajnym zaczepem na rzep. Można sobie do paska przypiąć. Mamy logo Yongnu, czy Yongno, jak to się czyta dokładnie, to powiem szczerze, nie wiem. Kolejny rzep i w środku lampa. Co jeszcze mamy oprócz lampy? Mamy taką nóżkę do lampy. Ciekawy dodatek. I samą lampę. Lampa ma tutaj folię na wyświetlaczu. I z przodu fotocela razem z diodowym autofokusem, wspomagaczem autofokusa. Informacja o tym, że jest to model YN600EXRT 6V, made in China. Tutaj mamy numer seryjny Yongno. Sama lampa. Mamy jeszcze taki dyfuzorek. Mamy również tutaj do odbijania światła. Sama lampa się obraca. Jak widać, jakość wykonania nie jest najgorsza. Tutaj mamy włącznik, ale on oczywiście w tej chwili nie działa, bo nie ma baterii. Tutaj mamy taką samą jak w Canonie, w oryginalnym Canonie, blokadę. Przyciski też w zasadzie są takie same jak w Canonie. Mamy tutaj na cztery duże paluszki. Wejście takie jest zasilana ta lampa. Co tutaj mamy ciekawego? Mamy informacje o produkcji. Nie wiem, czy to będzie widać. Kwiecień 2016, więc lampa w zasadzie ma dopiero kilka tygodni. Przyjechała dopiero z fabryki. Świeży produkt. Prawdopodobnie musi mieć najnowszy firmware. Tutaj możemy regulować. Możemy też tutaj podstawkę możemy regulować w ten sposób. To nie musi być dokładnie w tą stronę. Jak widać, można bawić się tym w różne strony, w zależności od tego, jak potrzebujemy światło. Światło możemy potrzebować w tą stronę, a sterowanie tutaj. A światło w tamtą. Możemy obracać w różnych kierunkach. Sama lampa wygląda w ten sposób. Jak widać, model jest dosyć ciekawy. Myślę, że cenowo również atrakcyjny. Oczywiście pokażę Wam działanie tej lampy w praktyce. Myślę, że jeszcze kilka filmów o niej nakręcę. Jest to najwyższy model, lampa reporterska za relatywnie niewielkie pieniądze, o bardzo dużych możliwościach, w pełni automatyczna, również ma tryby oczywiście manualne, ale również pełne automatyczne wsparcie dla TTL-a, więc i zawodowcy, i laicy będą w stanie wykorzystać jej na pewno niemały potencjał za stosunkowo nieduże pieniądze, bo tak jak powiedziałem, cena tej lampy to około 600-700 zł na polskim rynku i nieco taniej oczywiście za granicą na serwisach aukcyjnych. Dzięki Wam za uwagę, zapraszam Was do subskrypcji kanału i oglądania innych moich filmów. Hej, hej!